W sprawie tych konkretnych Afgańczyków akurat odpowiedziałem bardzo konkretnie co do procedur, jakie powinniśmy wykonać. Co do ogólnej zasady, tak, odpowiedziałem bardzo konkretnie. Dostarczyć natychmiast pomocy medycznej i żywnościowej, następnie tę grupę ludzi w momencie, kiedy przekroczyli polską granicę, odwieźć do ośrodka przeznaczonego dla cudzoziemców i rozpatrzyć indywidualnie każdy wniosek o azyl polityczny. I mogę jeszcze raz powtórzyć tę bardzo konkretną, powiedziałbym nawet ryzykownie konkretną odpowiedź. Polska powinna w tej kwestii przestrzegać przepisów, jakie ma sama przyjęła na siebie, europejskich i międzynarodowego prawa dotyczącego między innymi azylu politycznego. Jeśli będziemy to robili w sposób możliwie perfekcyjny, to z jednej strony będziemy mieli czyste sumienie, że jesteśmy w stanie sprostać takim humanitarnym standardom, a z drugiej strony nie wpadniemy w ryzyko, w pułapkę w pełni otwartych granic dla każdego. Na pytanie, czy mamy wpuszczać Afgańczyków do Polski, odpowiedź brzmi nie. Mamy do Polski wpuszczać tych, którzy zasługują na azyl polityczny i wypełniają pewne standardy. Koniec, kropka. Warto też sobie wreszcie uświadomić, bo to są też czasami takie zakłamania, one często wynikają z dobrej woli, ale generalnie azylantów politycznych przyjmuje się z kraju sąsiedniego. Jeśli ktoś ucieka z kraju z powodów politycznych i przemierza kraje, które go nie prześladują, on powinien złożyć wniosek o azyl polityczny w najbliższym kraju, w którym nie ulega prześladowaniom. Niezależnie co myślimy o Łukaszence, ja myślę same złe rzeczy, znam go z dawnych lat bardzo dobrze. Niech żyje wolna Białoruś. Tam widzę flagę białoruską, więc... Ale akurat jeśli chodzi o grupy Irakijczyków i Afgańczyków, to on organizuje przeloty do Białorusi. Są hotele w Mińsku wynajęte dla nich. Więc w jakimś sensie, jeśli chodzi o azyl polityczny, to on powinien być złożony w Mińsku. Bo Białoruś ich nie prześladuje, wręcz przeciwnie. Stała się dużym biurem podróży. Naprawdę tak jest. No tak to zorganizował Łukaszenko. Wiemy dlaczego. Ma w tym i biznes i robi nam kłopot. My nie możemy być bezwzględni, ale musimy być precyzyjni, jeśli chodzi o przepisy. I nie możemy ulec... Ja wiem, że serce czasami tak podpowiada. Ale my nie możemy mieć kontynentu i państwa bez granic, bo przepadniemy. Znaczy tak po prostu nie przetrwamy. No taka jest prawda. Więc trzeba tu mieć zmysł etyczny, zmysł praktyczny i trzymać się procedur, no bo do tego jest państwo powołane, żeby trzymać się przyjętych na siebie procedur.